Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Będzie dzisiaj szybka akcja. Szybka akcja z rana. Kurde, jeszcze jak widzicie troszeczkę garażu nie wysprzątał, ale to ogarnę w swoim czasie. Bierzemy tego jednego zajazda, tego zielonego. On jest strasznie zmucony, ten pitbike. No cóż, muszę na nim pewne eksperymenty poczynić, co nieco sprawdzić, bo może się uda tą jedną ramę uratować i może pójdzie na sprzedaż. A tak naprawdę, no to muszę sprawdzić, czy się da zregenerować przednie amortyzatory. W tym i w tym jest ten sam amortyzator z przodu. No i tyle, no. Tutaj wam nie wspomniałem we wcześniejszym odcinku, no ten dekiel jak coś ja tutaj ściągnąłem. Oglądałem tutaj jeszcze stator i tego typu sprawy, bo dekiel boczny jest rozwalony. Tutaj jak widzicie, pomóż łańcuch chyba spadł. Ale to się nie dziwię przy takim wahaczu. Dobra, bo mieszam. A kurde, znowu przed pracą. Przed pracą pracuję. Przed pracą pracuję, więc no. No tak. Co do tej ramy jak w Diabolini z tego Flexa. Dziękuję oczywiście paru tam widzom za to, że podesłali mi zdjęcia, gdzie, bo ona pęka mniej więcej, wiem już gdzie, co i jak. Myślałem, że będzie gorzej, a wcale tak źle nie jest, jak mi się wydawało. No da się to prawdopodobnie w bardzo prosty sposób zlikwidować, tą wadę pękającą, czyli już nie będzie pękać. O. Jak widać, wprowadziłem sprzęta. No cóż, no, zaraz się zabieramy za niego. Trzeba będzie go doszczętnie rozebrać na czynniki pierwsze. No i cóż więcej, no, będziemy prawdopodobnie zabierać się za lagi i posprawdzamy stan części ogólny, nie? Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Bo widzę, że tutaj klamki są ok. Może pójdę do MRF-a. Jarzmo i klameczka prawdopodobnie pójdzie do MRF-a, zobaczymy. Tutaj pompka hamulcowa zostanie wymieniona na większą. No i te przewody i to wszystko będzie zrobione tak jak ma być. Bo to wszystko jest tak puszczone, że nie wiem kto to tak puszczał, bo to musi opalarko podgrzewać i wyprostować te przewody. Bo to tak jest jakoś dziwnie zrobione przez kogoś. Ktoś nieźle to nakombinował. Coś tu szczela w przednim kole, nie wiem co, tak wam szczerze powiem. Silnik będę musiał rozebrać. To widzę, że śruby pokombinowane tutaj wszystko. I od łańcucha standardowo wytarte, tu nie ma co się sugerować. Tutaj widzę jakieś dziwne rozwiązanie na dwa skoki amortyzatora. Tu może sobie zaczepić, albo tu. Takie jakieś dziwne troszeczkę to, ale... No i tutaj coś było robione, jak zobaczycie, widzicie, nie? Przy tej ramie coś tu było spawane. Może rzeczywiście tutaj pęknęło gdzieś. Pąknęło może. Dobra, na tym etapie staniemy, bo plastiki są pościągane, jak tutaj widzicie, bak, kurde, bak jest uszkodzony niestety, siedzenie jeszcze jest ok. Staniemy ze względu takiego, że pokażę wam jak ta rama wygląda, bo wygląda wcale nie najgorzej. Jest w miarę solidnie zrobiona, oczywiście nie jest przystosowana do nie wiadomo jakiego katowania, skakania i tego wszystkiego. Ale jest naprawdę solidnie wykonane. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Więc tutaj góra. Góra jest tutaj naprawdę solidnie zrobiona. Tylko ten tutaj dół troszeczkę do życzenia robi nam. Ze względu tylko i wyłącznie o ten dół. Sam usieńki dół pod wahaczem. Podmocowaniem wahacza. Bo są tu cieniutkie profilki. No i one mają nam utrzymać nogi. No jak się zapierdziela szybko i jeździ się dużo na stojąco, no to nie dziwcie się potem, że to tutaj pęka.
tym miejscu gdzieś, tutaj ta blaszka. No bo są mocowania silnika do tego. No i cały ciężar przechodzi na górę, nie? Tutaj widzę, że te blaszki są poprawione, jakieś mocniejsze niż seryjne. Grube, naprawdę potężne blaszki. Ktoś chyba to dorabiał. Tak wygląda, jakby ktoś to dorabiał. I zrobione to jest potężnie. Tak to określimy. Więc tutaj góra na pewno się nie uszkodzi. Co więcej? No z tego co widzę, no największą wadą jest tu. Tutaj góra wcale tak tragicznie nie wygląda. Ona się może wyginać podczas uderzenia jakiegoś konkretnego. Ale to jak w każdym pitbike'u praktycznie, więc do tego nie ma co się doczepiać. Mocowanie amortyzatora góra też jest z grubego kawałka złomu. Jest tutaj dobre takie 2,5 mm grubości. Mocowania mocno wspawane w ramę. Gruby profil główny. Potem idzie jeszcze dodatkowy profil i takie płaskowniki, kurde, jeszcze dodatkowo wzmacniające, więc tutaj z górą się tutaj raczej nic nie powinno dziać. Zmocowanie amortyzatora tutaj z tym, co siedzimy, też widzę, że to jest dość grubego kawałka. Tu jak można widać, jest sprasowane. To wcale te rurki nie są takie cienkie, więc to też jest nawet w miarę grubego kawałka złomu zrobione. Tylko tak jak mówiłem, tu może jest grube to dziadostwo, te płaskowniczki, no ale są, jak widzicie, powycinane tutaj dziury. Nie wiem, jakby tego nie było powycinanych tych dziur, prawdopodobnie by to wytrzymało. A tak to powycinali te dziury i potem tutaj wam to wszystko pękło, kurde. Tak jak mówiłem, wspawamy tutaj od samej góry, praktycznie od samej góry. Potem będzie wywinięty i około blacha, potężna, gruba pod mocowanie silnika i to będzie wszystko spoczywać. Silnik będzie spoczywał na tej grubej blasze. Może znajdę jakąś 3 mm potężną blachę jakąś i z tego zrobimy wspornik. I dopiero do tej blachy i do silnika postaram się zrobić mocowanie dodatkowe. Albo wspawam w tą blachę, albo zobaczę jeszcze. Wspawam prawdopodobnie tę stopkę. Albo zrobię dokręcalną. Jeszcze się zastanowię. No i wtedy nigdy w życiu się wam nie powinno nic wtedy dziać. No, mi się wydaje, że jak tak zrobię, no to już atom nie ruszy. Dobra, ja się biorę za dalszy demontaż. Chciałem wam tak pokazać szczegółowiej. Wahacz też w miarę solidnie wygląda, więc też za bardzo do niego nie mam się co doczepić. Jedynie tyle, że tutaj jest to będzie prawdopodobnie na tulejkach gumowych, a nie na łożyskach. Mocowanie tutaj wahacza na tym. Jedynie do tego się można byłoby doczepić. Dobra, na razie więcej nie rozbieram, bo nie ma to sensu zbytnio. Amortyzatorek już tutaj ma popuszczone naciągi, sprężyny, więc prawdopodobnie zobaczymy, czy da się go rozebrać i coś w ogóle tutaj zdziałać z tym amortyzatorem. Tutaj te dwa przednie amortyzatory też już popuściłem sobie na półkach, jak były zakręcone lagi, no to popuściłem sobie te śruby górne. Tutaj mamy cały motor w częściach. Silnik jakoś tam kompresję ma, więc trzeba będzie go zabezpieczyć, niech na razie leży. Się zastanowię, czy go rozbierać, czy założymy po prostu i spróbujemy go odpalić. Co do reanimacji tej ramy, jest to bardzo duża niewiadoma, czy w ogóle podejmę się czegoś takiego. Znaczy nie reanimacji ramy, a reanimacji ogólnie tego motorka na sprzedaż, bo tutaj będą duże koszta, tak wam powiem. Koła rozwalone, wszystko porozpieprzane w tym motorze jest. Nie wiem, bardziej by było, jakbym powiedział, co nie jest rozwalone,
Chociaż z tym też będzie problem. Klameczki są ładne. O. A tak to praktycznie wszystko jest do roboty. Muszę to przekalkulować, czy w ogóle mi się opłaca. Bo wiecie, wsadzić piero na kasę i naprawić to, ja nie raczej nie będę robił tego tak jak teraz rynek pitbajkowy się zepsuł. Mianowicie kupują ludzie motor, podrobią wizualnie i sprzedają 1000 drożej. U mnie czegoś takiego nie ma, ja to bardziej mechanicznie robię, a nie wyglądowo. W sensie, że może ładnie nie wyglądać, ale mechanicznie, żeby był sprawny. Żeby był bezpieczny i sprawny pod tym względem. A tak do wyglądu zbytnio się ja nigdy nie przykładam. W tym odcinku to będzie na tyle. Jeśli się Wam podobało, koniecznie łapeczka w górę. Jeśli się nie podobało, no z bólem serca przyjmę tą łapeczkę w dół. Jeśli jesteś nowy, chcesz więcej odcinków, chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. W następnym odcinku rozbierzemy ogólnie te zawieszenie. Przynajmniej go na razie rozbierzemy i zobaczymy, jak to tam wygląda w środku. I czy to jest sens w ogóle naprawiać. To jest też wielka zagadka, czy w ogóle da się naprawić i czy jest sens to naprawiać. Tyle, więc ja się z Wami żegnam. Jeśli macie jakiegoś motorka w dobrej cenie, poniżej ceny rynkowej, najlepiej do remontu, możecie pisać na śmiało na Facebooka lub Instagrama, przez grupę mnie na Facebooku znajdziecie, jestem tam administratorem, Rafał, ewentualnie przez Instagrama, też który link znajdujecie na dole w opisie pod filmem. Jeśli macie jakieś fajne propozycje, najlepiej do okolic Małopolski, z Małopolski. Tak. Więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej!